to się chciałem takim czymś powiedzieć, że tyle słyszymy o relacji i tak dalej, o relacji z Bogiem, żeby mieć tą relację i tak dalej. Ja przez długi czas uważałem, że mam tą relację, modliłem się, niby nie religijną, bo codziennie jakiś tam czas miałem na to, żeby spędzić go z Bogiem, ale mimo wszystko nie miałem radości, był taki marazm w moim życiu. Nie było też takiego pokoju, jaki powinien być. I byłem przez długi czas rozstrofany, dlaczego tak jest. W ogóle nie chciało mi się Słowa Bożego czytać. Mówi, co jest, kurczę, to jest religia, co się dzieje. I tydzień temu, jak był u nas Tomek, ja tak po prostu obserwowałem, dużo z nim rozmawialiśmy. I moim problemem okazało się jest to, że owszem, byłem skierowany na Boga, ale w tym wszystkim nie byłem skierowany na najważniejszą rzecz, na Jezusa. Na Jezusa, na Jego krzyż, na to, co zrobił i tak dalej. I po rozmowie z Tomkiem skupiłem się zupełnie na Jezusie. W każdej mojej modlitwie, w każdej wolnej chwili, każdą moją myślą, tak jak mówi Słowo Boże, będziesz uwielbiał swojego Pana całym swoim sercem, swoim ciałem i duchem. I w momencie, gdy to zacząłem robić, długo nie czekałem, przez tydzień czasu w ogóle moja relacja z Bogiem tak się zmieniła. W ogóle wyszedłem z błędów, w którym byłem, wszedłem w nową relację. Taką, że płonie we mnie ogień, którego w ogóle... Taki ogień płonie, że mogę wszystko teraz z nim, mogę wszystko. W ogóle zmieniło się poprzez to moje uwielbienie, zacząłem uwielbiać Boga naprawdę swoim ciałem. Tak się palić dzisiaj zacząłem, jak nigdy do tej pory. Dlatego każdy z was, jeśli ktoś z was ma podobnie tak, jak ja miałem do tej pory, to odpowiedź jest prosta, wystarczy skierować się całą myślą i wszystkim na Jezusa i na Jego krzyż. Ale czy automatycznie zmienił się w uwielbieniu Jego w ogóle? Będzie ogień, będzie radość, będzie pokój, to wszystko jest w Nim. No to tyle chciałem się podzielić.